drugi tydzień ESL Mistrzostw Polski znów dostarczył nam sporo zaskoczeń i masę e-sportowych emocji. Jak poradzili sobie reprezentanci poszczególnych drużyn? Sprawdźmy. 3 spotkania pierwszego dnia i 3 razy mogliśmy oglądać mapy Mirage oraz Nuke. Na start meczu tygodnia Honoris zwyciężyło z Wisłą 16-8, a Neoitas pokazali obiecaną przez MSR-a drugą młodość. Szpero, jak na kapitana przystało, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i Wisła odpowiedziała na Nuke'u, wygrywając pewnym wynikiem 16-7 i zdobywając w tym tygodniu 3 punkty. Świetnymi akcjami indywidualnymi popisali się również Jędker i Pączek. Dodatkowo Jędker popisał się swoją tężyzną fizyczną i nie dał szans rywalom w bęcie. Spodziewał się zejścia na dolny bombsite, czy faktycznie tak będzie? Na razie oślepiony, tak jest, przyblokowany, ciasto, ciasto, panowie, tu jest Jędker, ależ teraz to rozegrał zawodnik Wisły, kolejna eliminacja, 4 fragi, no czy może będzie ace, przekonamy się za chwilę, bo tas też blisko wentylacji, a tam na dole czeka przecież ustawiony Jędker, a to nie ma znaczenia, kto zdobędzie tego fraga, wydaje się, że tutaj już musi być zwycięstwo Wisły, tak jest, 14 punkt, ależ tam przyblokował rywali. Team SK Gaming wysoko wygrywało na Mirażu przeciwko XCOM AGO w pierwszej połowie i finalnie zamknęło mapę wynikiem 16-14. Z jednym, ale tylko z jednym, bo szybko odpowiada Krastal. Nacisk pistoletem, jest Fiku, który może pofragować, ale musi tutaj lepiej, zdecydowanie lepiej celować zawodnik XCOM AGO. Krastal na naszych ekranach poskakuje, szuka swojego rywala, Krastal z kolejnym fragiem. Zostaje już tylko dwóch antyterrorystów, Snatchi oraz Furlan. Furlan podskakuje na ticket, to Miko jednak górą w tym starciu. Mapa The Nuke również nie była gładką przyprawą dla Jastrzębi. W pierwszej połowie SK Gaming prowadziło 10-5, jednak tym razem ekipa Furlana pokazała silną stronę broniącą i pokonała rywali wynikiem 16-13. Też reaguje i podchodzi od przywódówki, nie? Niestety, ale akurat wzmocniona ta pozycja, teraz jednak Tomiko. Kolejny celny strzał od niego i co najważniejsze jest to ta eliminacja. Jeszcze Tomiko! Jeden, teraz rozdał! Przybudówki tutaj Tomiko ustawione na blisko i teraz M4 w jego rękach, no i brawa! W spotkaniu byłych kolegów z drużyny, Markosia i Nawrota, górą zdecydowanie było Illuminar Gaming, które pokonało tarczyński Protein Team 16-10 oraz 16-12. W następnej rundzie oczywiście pojawi się runda full, ale w tym momencie już bez zaskoczenia. Tutaj Morris jako jedyny chyba może utracić karabin, ale jak widać, on na to nie pozwolił. Drugi dzień zmagań rozpoczęliśmy od spotkania Team SK Gaming versus tarczyński Protein Team. Ekipa Tomiko zachowała świetną formę z dnia poprzedniego i pokonała drużynę Nawrota 16-11 na Nuke'u, 16-7 na Trainie. Tym samym Team SK Gaming w tym tygodniu zapisał na swoje konto aż 9 punktów. No ale zobaczmy, w końcu przyspieszają antyterroryści, jest Mary z jednym, Mary z kolejnym, jednak nie, bo to Krasnal. Dopiero on się wziął za flagowanie, bombę już zaczynają rozbrajać antyterroryści. Kilkapi próbuje, trzyma cały czas, rusza Krasnal w kierunku swojego rywala. Krasnal jednak taką rundę wygrywa! Jeden z rywali, tylko teraz, zobaczmy. Nie do końca, Atomiko robi sobie to, tylko mu się podoba. Atomiko! Przecież ten chłopak czaruje na tym trainie i oby nie przestawał. W tym momencie jeszcze jest ref, który myślałem, że znajdzie sposób. Tydzień zakończyliśmy meczem Anonimo przeciwko Pompa Team. Drużyna Snaxa dała przeciwnikom lekcję gry na Nuke'u, kończąc tę mapę wynikiem 16-4. Mnio obrywa z tego skauta, ale też za chwileczkę da informację swoim kolegom, gdzie mogą się spodziewać jednego z rywali, Kojot. No właśnie, czy namierzy Innocenta? Ale to będzie kosa, proszę bardzo. Niezły początek. Jednak coś ewidentnie nie zagrało w szeregach Anonimo. Na Inferno Pompa, pomimo takich skoków swoich zawodników, doprowadziła do remisu. Brał ciężarie na swojej barce, grał agresywnie. Teraz Miki skutecznie. Był skrót od antyterrorystów, czy próba skrótu, chociaż Innocent kontynuuje podejście od dywanu. Tylko, że No, na proste nogi. Reprezentanci SK Gaming wysyłali podczas meczu swojego zwiadowcę, by podpatrzył taktyki Anonimo. Kurka, delikatnie się zablokowała. Najważniejsze, żeby Gnox się tutaj nie zablokował. To jest zwiadowca Los Cogutos. Został na Inferno. No, podgląda. A, czyli podgląda kolejna, te następny taktyki. Tydzień, tak? Następny tydzień. Oczywiście, że tak. Okay. Tabela prezentuje się następująco. Wciąż tak naprawdę jesteśmy na początku sezonu i czekamy na dodatkowe emocje w najbliższej kolejce. Pamiętajcie, aby śledzić nasze media społecznościowe, gdzie znajdują się informacje o wszystkich spotkaniach i o tym, co dzieje się w obecnym sezonie. I to wszystko na dziś. Buziaki, trzymajcie się, pa!